Sobie teraz prawdopodobnie do tego typa powinniśmy wrócić. Tego Igona. Tego, co tak bardzo aktorzył z tym swoim gadaniem. You are not prepared. No i łosioł będzie niezadowolony. No trudno. Tu jeszcze mam jakieś przejście. To podjedziemy. Zobaczymy. Nie ma ogniska, bo tam przez Take of Marika się resaliśmy w posągu Mariki. Nie ma tu nic spadającego? To są martwe smoki. To nie my je zabiliśmy. Ostro zakończony kamień żwirowy. No, co tu? Jest ognisko. Ty no, do Maelstromu tutaj idziemy normalnie. Zasiądź przy tym ognisku, koleżanko. Ziom. Nie, tam na pewno nie chcemy zbadać. Ale tu. Czy to jest elektryczny szlam? A no jest. Nie ma sensu. Tak tyle samo zaklęć musimy wkładować, żeby ten szlam zabić. Szlam mnie bije. To są pojedyncze. No. Ej. Siądź konia. Co jest? Czemu nie mogę zsiąść z konia? Nadupczałem X-a i co? Dopiero teraz mi zeszło. Ciężko z przepisami Igona. Ciało smoczej komunii uczy. Ale generalnie tu w sumie nic nie ma. No chyba, że to jest Eivek Zeskot. No dobra, najwyżej zginę. Zginę. Ale tu nic innego nie ma w takim razie. Przynajmniej nie teraz. A. Okej. Okay. Never mind. Jeszcze w tę stronę można jechać. Trzeba uważać na piorunki. Nie boję się, gdy piorun bije, bo mam talizman, co mnie zabije? Trochę nie wyszło mi ten rym, ale niech będzie. Znaczy inaczej, to był rym. To nie był rym, to była przepowiednia. Tu jest wyskocznia, ale zobaczyłbym sobie, co jeszcze jest dalej. Czy coś jest dalej bardziej? I odpowiedź brzmi, raczej nie. Dobra, czyli nie. Tutaj? Czy pod spodem możemy wejść? Może? Tak, możemy. Ale jest tu całe nic. Są tylko te rośliny i to wszystko. Tego fulgarytu. Geronimo! Chociaż? Nie, tu jest tylko skała. Mądrze powiedziałem, będąc otoczony przez skały. Z każdej możliwej strony. Nie wpadaj. Tak, tam na dole jest tylko fulgaryt. Wow, nie! Geronimo. Yo, ho, ho, ho. Tu jest ścieżka dalej, ale tutaj jest taka pomiędzy i są te szlamy.
pana. Co Bedek? Mam jakiś kontakt do Kingi, ale jak jej nie ma, no to jej nie ma. Jak jej nie ma, to znaczy nie przeszkadzaj. Nie, no to jak ten, jak nie wiecie, no to po prostu idźcie i tyle. To prawdopodobnie Kinga będzie jutro. Zresztą do niej ten, do niej napiszę wtedy, że chcę iść. To jutro sobie zrobimy rajda, okej? Okay? Dobra. Ale dzięki, że o nas myślisz, aptekarzu. No może jakąś tam receptę jeszcze byś przepisał, nie? Tylko po 20, w porządku. Ta, na luzie. Na luzie. Bo ostatnio się ze mnie śmialiście, że biorę te niebieskie tabletki i faktycznie biorę. Bo magnez, który biorę z melatoniną, jest faktycznie niebieski. Trafiłem? Trafiłem, dobra. Tak, ten wilek działa w dwie strony. Jak się w niego wskoczy, to chroni przed falling damage'em. Ja chcę też tak w WoWie mieć mounta takiego, co robi double jumpa dla Demon Huntera, specific. No hopsa, kozica. Okej, no to jedziemy tą ścieżką jedyną. No zastanawiam się, co tutaj jeszcze będzie. No pokonaliśmy wielkiego bossa, 300 tysięcy smoków. Oho, szlamy spadają. No one są trochę małe, te mośki, a ostrza duli nie łapie wszystkich. A nie brałem ze sobą takiej obszarówki. Gdzie generalnie, jak robiliśmy tę postać, to dużo więcej zaklęć mieliśmy na pasku podczas levelowania i powiedzmy gdzieś tak systematycznie te zaklęcia odcinałem. Dlatego, że no, niektóre robiły się po prostu ze skalowaniem dość słabe, inne po prostu nie miały zastosowania w momencie, gdy zwierzały mocniejsze. I sobie odcedziliśmy te wszystkie zaklęcia, które są, w taką, powiedzmy, kompilację zaklęć do wszystkiego i mamy tylko 4 zaklęcia. To niedużo, bo moglibyśmy mieć pierdyliard. Ale właśnie jesteśmy gotowi praktycznie na wszystko. No tak jakieś super mega sytuacyjne, tutaj taką obszarówkę można by mieć, ale to tam przerost formy nad treścią, a łatwiej się nawiguje w momencie, gdy się ma mniejszą liczbę zaklęć, zwłaszcza na bossie, tak? Gdy trzeba trochę pozmieniać tego jeszcze wyżej. Siu! Jest to gnicho. Ugh, tu na pewno będzie boss. No to jest arena do bossa, to 100%. 100%. Weź sobie spocznij. Baczność, spocznij biegać w kółko. O, samo nas z konia wysadziło. Tu jest ta linia, która mówi, to jest strefa bezkonna. Kurde, jaka duża arena. Będzie wielki, bo... O nie, ja wiem! Kiedyś kliknąłem Kiszaka i on na tym bosie był. I na niego narzekał. Bale groza. Ła. Cześć Kinga. Gdzie on jest? Wow, gdzie on był? Taki wielki mosiek, a ja go nie zauważyłem. Cholera. Timing is off, timing is off. No to teraz jedziemy z downhillem. God damn it.
O, no to widzisz, macie Kingę. To ja z wami pójdę jutro. No czemu on ciągle robi pod siebie ten ogień? Ja już nie mam się czym leczyć. Jurzek spłonął, chłopie. No i teraz pytanie. To jest ogień? Nie wiem. To jest błyskawica? Nie wiem. To chyba założę ten ogólny. I chyba ostrze Aduli jest trochę za wolne tutaj. No i też gdzieś muszę być z dala od tego, Mośka? Tak, pszczółka poszła. Pomimo, że jestem magiem, to jestem strasznie blisko tego bossa. Tu nie ma konia, tą koniem nie odjedziemy od tego. Szybko poszło. Ale to jest w sumie kolejny boss, który mnie może one-shotować. Tak samo jak ten Mesmer. Super, brawo ja. No. Czy ja mogę chociaż się wyleczyć? Chociaż. Chwilę. Moment. Jedny. Ach, no tak. Znowu czarny ekran. Boże. To jest chyba kolejny boss, gdzie będziemy musieli iść gdzie indziej, bez kitu. Zrobimy jeszcze 3 pulki. Jak będzie tak samo, to idziemy na razie gdzie indziej, pozbierać te rzeczy dziwne. To jest lipna sprawa, że gra w sumie wymaga trochę tego. Okej. No ale jak tak będę unikał, to mi nic nie porazi. No goddammit! Co za... Trochę masakra. Jeszcze 2 razy. No! Oni se ze mnie żartują. Tutaj. Założę jeszcze ten medalion fizykalowy. No kurde, znowu? Serio?
Dawaj fizykalowy medalion. I zobaczymy. Może... Może nas to nie będzie one-shotowało? No, chociaż... Trochę wątpię. To był do dupy dodge. To był dobry dodge. Nice. Nie, bo on pod siebie będzie zielony. Timing was off. No i co ja mam zrobić? Nie mogę przejść przez jego ton. Nic nie widzę. Cholera. Nie można być nawet chwili pod nim, nie? Jak tylko się jest moment pod nim, to on od razu pod siebie zionie. No. Aha. Nawet nie widziałem skąd. Oj. Chyba się zdenerwował. Aha. To jest zdecydowanie boss na później. Na takie później, że na koniec gry. Co to było? Nagle wzbił się w powietrze i zabił mnie prosto. To idziemy do normalnego świata, gdzie są moby, które jesteśmy w stanie pokonać. Tak, tam byliśmy. No, powiedzmy. Tam, o, tam widać nawet taki mostek, o tu, gdzie mam szczyt głowy, czubek głowy. Tam byliśmy, dokładnie do tego momentu doszliśmy. I tam jest ten mesmer. Tak robiliśmy, tu w ogóle ten obóz czyściliśmy, ale tutaj nie szliśmy, tam nie szliśmy. Także najpierw sobie zobaczymy, tu jest taka miejscóweczka, ładna do ogarnięcia, a potem pójdziemy tutaj zobaczyć. Dobra. Od razu inaczej, nie? Tak, ale tutaj bardzo widać wzrost tego damage'a, jak się kolejne rzeczy zbiera. Niedźwiadki. Mam nadzieję, że są tylko małe, a nie duże. Bo te duże niedźwiedzie z podstawowej gry to o Jezus, jak mi się śniły po nocach. Nie. Czy ja tam widziałem dużego miśka? Nie, tylko nie to. Ja się boję, mamo, ratuj. Może jakoś go ogramy. Dobra, wyczyśćmy najpierw dookoła. Są to słoneczniki. Tak. Bardzo dziwne te słoneczniki są.
ale chcę wyczyścić nie po to, żeby w sumie tam się obawiam, że miśki mi przyjdą, tylko po prostu jak już padnę od tego dużego miśka, bo to jest raczej nieuniknione, to nie będę musiał się mamy im przejmować i zastanawiać się, tego zabiłem, tego nie zabiłem, tego zabiłem, tego nie zabiłem. Jadę swoją ciężarówką na benzin. Dobra, to chyba jesteśmy gotowi do dużego niedźwiedziszcza. Tam jeszcze jest jeden mały. Generalnie nic nie ma w tym miejscu. Może z tego niedźwiedzia coś fajnego poleci. Ty, gdzie jest ten niedźwiedź? A, no już daleko odjechałem od tego pola. Tam jest. Ty, jaki fajny. A, to jest boss. Rawla, wielki niedźwiedź rudy. Znaczy rudy to nie jest. O kurde. Tego po niedźwiedziu się nie spodziewałem. Ej, co to za shockwave? No nie! Niedźwiedź! Co to było? Takich ataków niedźwiadek nie miał. Koniec many. O nie. Nie. Aj. Dobrze. To już było albo on, albo ja. Miałem czym się leczyć, ale no, jakbym się zaczął leczyć, to bym prawdopodobnie umarł. O. Utro ralwy dostaliśmy. A można to założyć? Ty, jakie kozackie. Nice, dobre futro. Tylko za dużo zasłania mojej postaci. Przy okazji sobie przeczytajmy. Futro ralwy wielkiego niedźwiedzia rudego. A ten... Nie, moment. Tam w nazwie było, że to jest niedźwiedź rudy. A tu jest niedźwiedzia rudego. Ktoś tu dwie różne wersje polskiego języka uprawia. Bez żadnych modyfikacji noszone na głowie. Wzmacnia inkantację, żartobliwie znane, zwane niedźwiedzią komunią. Ta niewyprawiona skóra zdobyta pod koniec krwawego pojedynku jest właśnie tym, co z wojownika czyni dzikiego niedźwiedzia. Okej? Okay? W porządku. Dziki niedźwiedź. Ten nawet nie zginąłem. Ale różnica jest ogromna, jeśli chodzi o przeskok damage'a. No to jest po prostu niesamowite. Jak tam jest chata taka wysunięta? Tam są te dziwne drzewa. Zobaczymy, co jest. To są te Zbigniewy stonogi. Zwane dżdżownicami. Tam na dół musimy sobie zjechać. Generalnie tutaj, pod spodem, jest to przejście. Ale tego przejścia już nie będziemy ogarniać, bo tam byliśmy. Ale tutaj dookoła nie. No to przejście, to tutaj prowadzi tutaj, na te pola. A te pola mamy ogarnięte. Tam jest obóz. Obóz raczej będzie łatwy. Tam i tak zakładam i mam nadzieję. Mam nadzieję, że oni zwracają manę. Tak, zwracają. Nice, dwie flaszki. Przez chwilę myślałem, że tam ktoś jest, a nie, to ten posąg jest. Tak. To jest posąg. Tam było ciemno i myślałem, że to ktoś coś stoi i patrzy na mnie.
Dobra. No, trochę sobie odbiliśmy flaszek. Nie tak jakoś super dużo, ale zawsze coś. Pojedziemy tutaj do końca na tę stronę. Zobaczymy, co tam jest. Potem obóz będziemy ogarniać. Może też ten mostek znajdziemy, bo tam gdzieś to niedaleko jest i raczej z tej platformy jest przejście. Tam to ciekawie wygląda. Już pewnie jakiś przeciwnior będzie na środku dziwny. To jeszcze jest gdzie indziej. Tam są słoje na dole. Ciekawa wioska. No. Ale jakoś inaczej będziemy musieli się tam dostać. Pewnie stamtąd i dotąd, no bo tam raczej wygląda jak przejście dalej. Czyli pewnie tu będziemy musieli iść, zrobimy górę i pewnie potem na dół zejdziemy. Coś w ten deseń. Mamy kolejne prochy. Co to? Co to za rzucanie we mnie, panie Potter? Dobra, nie żyje. Ale damage już też się zmienił, tych mobów. Wtedy po pół HP biły, bez tych ulepszeń. A teraz? Dostałem dwa razy od niego, no i co? Żyje. O, jest typek z bankiem. Nie. Dalej jest w stanie mnie typ zabić. Ale już nie tak łatwo. No, nie skacz nad moimi spelami, tylko nimi oberwij, typie. W sumie ta lokacja mi mówi smok. Tego typu ruinki. Te drzewa takie dziwne. To mi krzyczy, że będzie jakiś smok. Chociaż tutaj jest trochę za wąsko, żeby jakiś smok przyleciał. Ale wcale bym się nie zdziwił, jakby był gdzieś w pobliżu smok. Aaa, tu jest takie przejście. Patrz. Bum. Dobre przejście. Sznurek. Duchowy pies. Pewnie jesteśmy tu tylko na chwilę, to nie odpalam latarki. No może jesteśmy jednak na dłużej. Miałem pojechać do tego obozu, ale że znaliśmy taką miejscówkę, no to kurde, szkoda by było nie iść. Tam się ścieżka rozwidla. A, tu jest zamknięte. Złoty róg, miałeś chamie złoty róg. Czy my dojdziemy tutaj do tych słojów? Tam ktoś na dole jest. Możemy do nich strzelać? No jak? Death from above! Kurde, no tu jest kolejne. Nie, to nie jest kolejne przejście. Tak po dłuższej chwili namysłu, jednak nie. Jak miał świecznik, poseł by to mógł się znaleźć z kaśnicą. Otwarta skrzynka. Podejrzane. Złote łuki. Magia inkwizytorów zwierzy używana w postaci spiralnych inkantacji. Wymach ramienia wypuszcza serię złotych łuków, ładowanie zwiększa moc. Łuki przypominają kolce, powszechnie znany symbol brutalnego przesłuchania. Okej. Okay. Brutal przesłuchań. Coraz głębiej schodzimy. No i tak spadłem z tego. A chciałem skoczyć specjalnie na to, zobaczyć, czy na końcu nic nie ma, ale już nie zrobię tego. Bo spadłem.
Nie, tam w środku nawet tekstury nie widać. Więc to nie jest miejsce, do którego można się dostać. Jest drabina jakaś. Gdzie my idziemy? Tak, no to do tej wioski słojów, na pewno. Stopro. I tutaj będzie przejście do tego aż. Możemy tam iść, to nie ma problemu. Tylko patrzę na mapę, gdzie jesteśmy, żeby wiedzieć potem, co zrobiliśmy, co nie, mniej więcej. No, kawał drabiny. A końca nie widać. O, jest. Zgaś latarkę. Są słoje. Wioska Bonnie. Hej Bonnie, hej Bonnie. Gdzie jest Clyde? Odpoczniemy sobie tutaj i idziemy na tę wioskę. A, możemy się ulepszyć, dobra. Prochy, co prawda. Prochy nam redukują obrażenia, które dostajemy od tych mobów. Ale no to kurde, mon. One shot, a nie one shot, no to jest. Istotna sprawa. Ty, no, same dzbany. Dawaj, kunia. Z rzędem. Temu, kto znajdzie dobrego dzbana. I się rozglądamy. Czy nie ma żadnych fantów, prochów, krzyży, ostru drzewa, tego typu rzeczy. Tam z góry widzieliśmy, że w sumie na niektórych tych słojach, tam gdzieś dalej, w tamtej stronie, stały jakieś mośki. Tu ktoś chodzi. Czy typek jest nagi? Czy on jest w płaszczu i nagi? Duży pęknięty dzbanek. Dobra, tu są te duchy. O. A i nagle się sporo tych duchów zrobiło. Tak szedłem, nic. Nagle wszystko wyszło na raz. Ej, one wychodzą z banów. Co tu się dzieje? A jakiś typek tam chodzi. Z mieczem Anastazji. Nad Słoitys! O kurde. Dobry Nad Słoitys. Nad Słoitys poległ. Uczcijmy tę tragedię sekundą ciszy. Dziękuję. Ale nic nie dostaliśmy z tego Nad Słoitysa. Liczyłem na jakąś fajną nagrodę. Tutaj musimy wskoczyć. Zejdź z konia. Koniem się ciężko nawiguje w takich ciasnych miejscach. Bo on ma tendencję do tego, że jak my nim zawracamy, to on jedzie w tę stronę, w którą my chcemy zawrócić, a nie robi zwrotu w miejscu. To nie jest czołg, że gąsienicami się może zwrócić. Dzbany. Czy duchy dzbanów? Coś mam takie wrażenie, że te duchy się po prostu pojawiają przy tych dzbanach. I tak, że mogę je bić i bić. No mam takie wrażenie, że przy tych, nawet przy tym jednym dzbanie tam dalszym pojawiły się znowu duchy, mimo że biłem już ten dzbanie duchy. Na dół, na dole są psy. No tu jesteśmy w stanie koniem przeskoczyć bez większego problemu. Ale też bym chciał zobaczyć, co jest na dole, bo widać, że coś w ciałach jest. Odłamek ludzkiej kości. Odłamek żyjącego słoja. A tutaj nic nie ma? Psy. No co za pies? Pieseł. Bo ci założę piesel i zobaczysz. Przejedzie lewice i cię zabiorą. O, jak ładnie. Prochy czcigodnego ducha. O, czcigodny duchu, dziękuję. Dziękuję, panie, dziękuję.
Teraz możemy stąd spokojnie wyjechać. Tam jest jeszcze pieseł, tak. Ale dostał. No tutaj chociaż widać te duchy od początku. Tam znowu jest ktoś, co wygląda jak ten Nightswoitys. Ej, czemu tu znowu jest Nightswoitys? Ile tych Nightswoitysów jest? A myślałem, że jednego Nightswoitysa się wybiera. To jak widać jest ich wielu. A, no wychodzą z tych dzbanów. Tam z moba zostało coś, ale to z tych mobów to lecą kwiatki. No, tu ładnie można przeskoczyć. Nóż rzeźnika z Bony. Teraz przeczytamy, bo tutaj jest pełno tych duchów. Bo chcę zobaczyć tak naprawdę, czy tu niczego jeszcze nie ma. Ale wydaje mi się, że nie. Ten domek. Nie, ten domek jest zawalony gruzami. Nie, tu jedziemy na drugą stronę. Te duchy i tak nic nie dają za bardzo. Z nich przedmioty, które lecą, to są najczęściej te kwiatki zwykłe. A one tutaj wychodzą w dużej ilości. Nie bicie ich, jest takie se. Kolejny na swój to jest. Trzech ich było. Duży pęknięty. Garnek. Tak, domki są wypełnione. Dzbany tutaj są. Chciałem zobaczyć na ten. Na mapkę, czy tędy miałem iść, czy tędy miałem iść. Chyba tędy. Dobra, pójdźmy najpierw tędy. Aha, i to dookoła prowadzi do tego tam klasztoru na wzgórzu. W porządku. Jest jakiś duch? To zagadamy do niego. Smagająca chata. Dębaty bicz. W ogóle mamy parę przedmiotów do przeczytania. Bicz pokryty gnijącymi, zniekształconymi zębami. Brudne i ociekające chorobą zęby zdobią bicz. Każdy celny cios wystawia ofiarę na działanie zabójczej trucizny. Wraz z upływem czasu rany zaogniają się i ropieją. Mówiono, że ciało szamanów harmonijnie łączy się z innymi. Nóż rzeźnika z Bony. Broń Nightswoitysów z wioski Bony. Ogromny tasak rzeźnicki, który służy do ćwiartowania ludzkich ciał podczas tworzenia wielkich słojów przechowywanych w więzieniach. Ta broń nie marnuje odbieranego życia i przywraca bardzo małą liczbę punktów życia, gdy czysto trafi wroga. No to tak. To bardzo podobnie działały te inne rzeźnickie noże. Twoje miejsce jest w słoju do licha. W środku czeka na ciebie rychła świętość. To los szamanów jak ty. Twoje życie miało właśnie ten jeden cel. Okej. Zostać słojem. Niektórzy zostają dzbanami, inni słojami. No w sumie mieszkam w Warszawie, no to słojów ci u nas dostatek. Jest to gnicho. Tak, zasiądziemy sobie przy tym ognichu, zregenerujemy się i idziemy tym laskiem. Ten lasek ma nas doprowadzić tam na górę, tak? Według mapy. No to pozwiedzamy. Najpierw lewa, potem prawa. Najpierw lewa, potem prawa. Najpierw lewa, potem tywa. O nie, tylko nie to. Tam jest dzik, a tu dzik to jest po prostu taki kriter normalny. To jest przeciwnik, którym jest tam na złożenie się od czegokolwiek. Wilki już są normalnymi przeciwnikami. Ale jak widać, dużo HP nie mają. Tam jest więcej wilków. Więcej wilków. W sumie to zwykłe takie wilki. Nic nadzwyczajnego. Nie, tam już dalej nie ma wilka.
Nie, nie skacz. Nie skacz, kiedy odjadę. Poczekaj, aż wrócę, a potem przyjadę. Wściekłe zwierzę, popiół wojny, spoko. To nawet te szpony były tam na ikonce. Pasuje, wściekłe zwierzę i te szpony. Detlafa, co zgarnęliśmy ostatnio. Nie. Tego dużego nie trafię. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie na dół, no zajdźcie na dół, wilczki. Dickens. Co ty chcesz? Kwi, kwi. Koniec many. Jest flaszka. Tam jest jeszcze więcej wilków. Jak daleko ten las prowadzi? Birnamski? No jeszcze kawałek. Potem też jest znowu las. Potem się rozwidla wszystko. Tutaj na tej mapie wszystko się rozwidla. O nie, znowu ten mosiek. Seriously. No dobra, wioł. Co się tak? Aha, okej. On ma inny moveset. Dlaczego ja mu obrażeń nie robię w ogóle? Przyjdzie. Super. Ja mu w ogóle obrażeń nie robię. Co jest? Ha. Ej, mam pewien pomysł. Tylko mam mało HP i mało many. Już wiecie, co to za szalony pomysł. No. Geronimo! Okej. Okay. No bo tutaj go nie można bić. Tę maskę go trzeba bić, tylko... W sumie jestem magiem, a i tak mam małe okienko na to. No podejrzewam, że myk jest taki, że trzeba koniem skoczyć i zadać atak w powietrzu. Tylko ja nie mam za dobrej broni, to i tak kij z tego wyjdzie. Muszę w ten sposób to robić? No on ma bardzo dużo HP. Jesteśmy w stanie go zabić, myślę. Tą ilością mamy. Kombo za 10 koła. Bo jakiś tam super trudny to nie jest tego ataki do dodżowania. Koń troszkę obrywa, ale to niedużo. To bardziej ten przeciwnik z serii upierdliwy. Coś mówiłem o tym przeciwniku, że co? Jaki on jest? Jaki? Przejedziemy teraz tą prawą stroną, bo w sumie lewą dojechaliśmy już do tego mośka. Tutaj większość tych wilków mamy oczyszczonych, to je po prostu przejedziemy i tyle. Gdzieś tam potem, jak są te wyższe partie, to na tych wyższych partiach po prawej stronie nie byliśmy. To zobaczymy sobie tam.
Co to było? Aha. Ambush. No to było ciekawe. Ej, tu jest jakiś przejazd. Aha, no to już jest ten typ, tak? Ja tam na górę bym się chciał dostać. No, ale tędy chyba nie. Nie. Tutaj też nie? Jest dużo wilków, ale tylko wilki. Tutaj się można na górę chyba dostać. A może i też nie? To chyba od drugiej strony, jak już. Tam od strony właśnie tego mośka, którego mamy klepnąć. Cześć, wilku. Omijam te wilki, żeby tutaj manę trochę przybankować na tego mośka, bo tam się przyda, tam dużo many. Czuję głód many. Co daleko? No, koń mi płonie. Bardzo upierdliwy typ. Oj, idziemy. Dawaj manę. No jesteśmy w połowie many, a jak z jego HP w sumie? No też w połowie jakoś. Rusz się. Szybko. Dawaj baniurę. Niedobrze. Oj kurde, nie ta flacha. Jak jest tych mało flach, to ikony są bardzo podobne. No i nie wiem, czy nam tej many starczy. O! Zmienił ataki. Już mu się żar wyczerpał w tym związku. No jeszcze raz. Będzie dobrze. No już było dobrze, już było dobrze.
Ajajajajaj. Najpierw unikaj, najpierw unikaj. Dobra. Pokonany. Ale jeszcze latają ognie. Wszystko zużyliśmy na nim. Generalnie całą manę. Ale poległ. Ale poległ. Dobrze. Nagroda też jakaś super nie jest ekscytująca. Ale tak, podejrzewam, że właśnie tego typa trzeba było klepnąć w ten sposób, że tutaj mamy ten wirek do wyskoku i prawdopodobnie trzeba zrobić cięcie z góry, żeby go trafić właśnie w tę maskę i wtedy jest ok, nie wiem, może on upada i wtedy można go przebić, czy po prostu go bić, tak, w ten normalny sposób. Teraz jeżeli jesteśmy magiem, no to powiedzmy, że mamy inną możliwość teraz. A dwa, no raczej nasza broń wręcz tak się pałkę, no, bo to dosłownie jest pałka, która, no, przy naszej kondycji to raczej się. A tutaj w sumie nic nie ma. Dobra, no to to mamy, ten fragment lasu mamy za sobą, idziemy dalej. Przydałoby nam się ognisko, bo nie mamy kompletnie nic, jeśli chodzi o nasze flaszencje. Many też mamy tyle, co kot nam płakał. Tam jest jakiś kościół. W tych kościołach zazwyczaj były zagadki, tak? Znaleźć trzy mądre bestie. Coś w ten sposób. No, coś w tym stylu miałem powiedzieć. Ale nie wyszło. Jest więcej wilków. No chętnie bym się z nimi w sumie rozprawił. Może któryś by nam dał manę. Koniec. Co się dzieje, gdy magik nie ma many? Leci z okna. Ponury żart. No daj mi flaszkę, ty typie. Chyba zrobimy to inaczej. Bo ja tu widzę śmierć. Co jest? Czemu nie mogę na konia wejść? Aha, bo koń mi poległ. Zróbmy tak. Telepniemy się do ogniska. Tam nam się uzupełnią zapasy i po prostu przejdziemy dalej z full zapasami. Bo myślałem, że wejdę sobie tutaj na konia i znajdę ognisko po prostu. Ale nie dane nam to było. No i dobra, teraz mamy full. Właśnie to ten ambush, jak ten ptak odlatuje, to ten ptak robi taki dziwny screech. Ten dźwięk. Boże. Czy straszyć się można? Mają wytrzymałe nogi, spróbuj podpalić ich brzuchy. To był tip a propos tego. Palić ich brzuchy. A może do tego kotła trzeba było wlecieć i nie wiem tam... Ach, dobra, trzeba było pewnie zrobić tak, że trzeba było wlecieć do kotła, tak jak próbowaliśmy wlecieć do kotła i tam zrobić hita, będąc na koniu. A może i zejść z konia w powietrzu, bo tak też można. Chociaż to raczej śmiercią by się zakończyło, ale nieważne. Było minęło. Typ już zabity. Ach, ile lepiej jak się ma manę, no nie? Co to za magik bez many? Tak, żołnierz bez karabinu. To jak frytki bez keczupu. O, coś tam fajnego spadło. Tak, Polak bez narzekania. No po prostu... No tak się nie da, no. No niby można, ale po co? Dzwonek kulisty, handlarza tłuszczem. No to jakieś rzeczy będziemy mogli po prostu sobie kupić od vendora, a takie raczej podstawowe, pokroi tam kwiatki, grzyby, tego typu sprawy. Tam na górę bym zobaczył, bo nie wiem, czy tam nie ma wejścia w skalę? Nie, chyba nie. Tak się cień po prostu rozkłada. Ale zobaczyć nie zaszkodzi, bo jeśli tam jest jakiś dungeon, to spoko, to wejdziemy i zeksplorujemy.
Nie, nie ma nic. To możemy sobie podjechać na drugą stronę. Tam też raczej tylko wilki. Tak, cienko tutaj akurat. W każdej tej krainie co chwilę coś się dzieje. A tutaj tylko wilki. Tam na wzgórzu też wilki. Okej. Bo te większe. One wymagają po prostu dwóch hitów. Ou! Ten był wypasiony i wymagał trzech. Nie ma many, nie ma many, nie ma many. O, tu jest ognisko dopiero. Jeszcze się rozprawimy z wilkami do końca. I pójdziemy do tego kościółka. Widać, że wieża ma na górze jakieś wyjście. I jeśli nie będzie wejścia na dole, to chyba wiem, jak wejść do tej wieży. Bo tam na górze jest skała i tam na górze jest wejście. Chyba trochę poziom zły, ale kto wie. Nie, nie jest normalne wejście. Najpierw zobaczymy tutaj, co jest obok. Koniec mapy. Tak, tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A, to jest ten cairn. Te kamienie. Trzeba znaleźć... Trzeba znaleźć faktyczny ten cairn. Wtedy tu się otworzy skarbek. Tam na dole na pewno nie. Możliwe, że gdzieś wieży. Tak, musimy dokładnie tego samego szukać, tylko w wersji nieduchowej. Gdzieś musi być w pobliżu ukryty. Wieża Rabata. Świetliki. Pusto. Podejrzane. Mechanizm nie porusza się. Czyli na górę nie wejdziemy w konwencjonalny sposób. To jest po prostu spadek na sam dół. Aha. No bo w teorii tutaj, na tej skale, ponad nami, to jesteśmy w stanie być po tym zamku. No, to nie jest głupie. I prawdopodobnie tak trzeba będzie zrobić. No jeszcze ten kard mnie niepokoi. Bo liczyłem na to, że gdzieś tutaj będzie to rozwiązanie. Z tym kardem, ale nie widzę nigdzie. Bardzo możliwe, że jest na górze wieży po prostu. Bo gdzieś kawałek dalej znajdziemy. Albo tu w jakiejś takiej wnęce. A też nie. No i pewnie tam na górę trzeba będzie wleźć. I dopiero od tamtąd będzie można zeskoczyć na tę wieżę. Bo nie widzę innej opcji. No dobra. Tak, nie widzę, to nie widzę. To znaczy, że jestem ślepy. Ja chyba rozstrzelałem bardzo mocno drzewo. Strzelałem do tego wilka, a on nie dostawał. Tu jest jakieś przejście.
To jest kościół z kolei. Mana. Ciekawy korytarz z tymi zapalającymi się ogniskami. A i my do tego zamku przecież docieramy tutaj. Tylko od jakiejś innej strony. Z konia nas zrzuciło. Dotarliśmy do ogniska. Wszystkie drogi prowadzą do zamku. Dungeon Cienia, dzielnica kościelna. Aha. Okej. Ale to myślę, że najpierw bym pojechał do tego kościoła po prostu, a nie na kościelną tą dzielnicę. Tutaj do tego zobaczył, no bo tutaj ta część zwiedzaliśmy, to ta część jeszcze będzie do zwiedzenia. Zobaczmy sobie ten kościół jeszcze. Kościół na pewno dzisiaj zrobimy, a czy jakąś dzielnicę jeszcze nam styknie czasu? To nie wiem. To teraz chodźmy tutaj na lewą stronę, zobaczyć do tego. Tam idzie duża watacha wilków. Z wardenką na czele. Tam też będzie można wleźć. Ale ten kościół mnie najbardziej interesuje, szczerze mówiąc, bo... Tam może być jakiś fajny boss i myślę, że na nasz level jak już, bo tutaj w pobliżu rzeczy były takie, powiedzmy, w naszym zasięgu. A tu jest w ogóle jakiś objazd jeszcze cały. Boże. To najpierw do kościoła. Są te kukiełki, marionetki, czy jak je zwał, tak zwał? Te, które Pidia robił, tak? Tak, one dostają kociokwika. Jak się je uderzy, mają mało HP. Robią dziwne rzeczy, ataki. Niepowetowane, niepohamowane i w randomowych lokacjach. Najbardziej mi się podobają ci z łukami, jak zaczynają strzelać w każdym możliwym kierunku. Albo ci z włóczniami, co robią... Młynki. O, jest z łukiem typek. Zaczął strzelać już. To jaki ładny kościół. Może to katedra? Serdecznie witam, drogi książu. No dobra, to trzeba iść zobaczyć, co jest w środku. Dużo wolnego terenu tutaj jest przed tym kościołem. Przez chwilę się spodziewałem, że będzie jak w queście Rani, że tutaj spotkamy jakiegoś smoka. Katedra Manus Metyr. Manus. Jak coś z Manusem związane, to nie brzmi za dobrze zazwyczaj. Rozpalimy sobie latarenkę. Lśniący świetlik. Tak, te klatki wyglądają jak te kwiatki, klatki. Wypijmy wszyscy naszą miksturę! Na Delta Tessa! Wyglądają jak te klatki, które były w Akademii Raya Lucaria. I wnętrze też bardzo podobne do Raya Lucarii. To chyba tylko świetliki, tak? Wszystkie świetliki nasze są. Zasiądziemy przy tym ognisku, zobaczymy co jest za drzwiami.
spodziewałem się, że jak wejdziemy do tej katedry, to tu będzie jakiś mega super pro uber boss, ale ktoś tam siedzi. Ona nie wygląda na bossa, ale kto wie. Myślę, że to jest ona. Na miejscu odległości. Dzień dobry. O której msza? Wieczorna. A na tacę trzeba dawać? A, dobra, to ja się nie załapię. Sorry. Well, to jest facet? Often receive visitors. I am Ymir. Welcome to Manus Meta. It is a pleasure to have you. In lands so forsaken as these, chance encounters are precious indeed. Seeing that we have convened here on this day, allow me to mark the occasion with a modest offering. Podziurawiony naszyjnik i mapa ruin. Zobaczmy od razu, co nam dał. Jest to niebieski naszyjnik wykonany z cienkiego, podłużnego kamienia wydrążonego od wewnątrz. Użyj w opustoszałych ruinach, by zadzwonić dzwonem. To była nauka hrabiego Ymira. Losem tego, kto zadzwoni dzwonem, pokierują gwiazdy. Okej. I tu mamy mapę. Stara, zwykła, społowiała i brudna. Pozyskana od hrabiego Ymira, arcykapłana. Pokazuje lokacje opustoszałych ruin. Chcę jedynie służyć. Opustoszałe ruiny. Ta mapa w sumie dużo mi nie pokazuje i dużo mi nie mówi. Show me. Może pochłonięte ruiny tu są? Ale raczej by się nazywały podobnie. A ta starca... Może gdzieś spotkamy takie ruiny. Bo szczerze mówiąc... Tu są spalone ruiny. Niedbałe ruiny. Opustoszona, udręczona wioska. Ruiny miasta świątynnego. Same ruiny. Nie ma nic stojącego całego, oprócz tego dungeona? Może gdzieś będzie, ale szczerze mówiąc nie widzę takiego miejsca na mapie na razie. Prosperujące miasteczko też nie. Kościół błogosławieństwa. No dobra, na razie to zostawimy sobie gdzieś w naszej podróży. Może spotkamy. Możliwe, że to będzie gdzieś na dole. Albo gdzieś tam spotkamy jeszcze. Tutaj w ogóle całą mapę mamy nieodkrytą. Ten fragment jeszcze. To kto wie. Przypadkiem się napiłem. Naprawdę, trochę jestem rozczarowany. Spodziewałem się tu kozackiego, epickiego, nie wiadomo jak super mega bossa. A tu na razie nic nie mam. Cmentarz. Jest tam grób. Sprawdź szczątki. Najpierw te kukły wyczyścimy. Ej, ten łucznik się rozkręcił, no. Zobaczymy, co z tymi szczątkami. Ach, okej, czyli możemy to sobie duplikować z bossa. Okej, rozumiem. W porządku. To zamiast tych kroczących mauzoleów, co były w podstawce, to tutaj jest ten ołtarz. Okej. Nie no, też naprawdę myślałem, że podejdziemy do tego, przyzwiemy jakiegoś bossa i będzie fajnie, a tu jednak nie. Zaskoczył mnie ten Elden Ring. To musimy przejechać sobie dookoła tego kościoła tam na dole, gdzie na początku jechaliśmy. Ej. Nie ma takiego bicia. Nawet mimo, że to 18 jest. Jakiego docza zrobił? No jak będziemy się tak kręcić w kółko, to do niczego nie doprowadzi. Dobra, pięknie. Cała watacha. Tam będzie coś do podniesienia. Na tej półfiliżance. A nie wiem, kto mądry wziął filiżankę, ściął w pół i zostawił. Weź z tego herbatę się napij.
Przeżył. Biały wilk przeżył. Nie no, bardzo fajnie się ich wycina. Przestawiłem przez przypadek spell. Wow, nawet magików mają. Ajajajajajaj. Bo ja tu zaraz magicznie umrę. Nie ta flaszka. Ten robi kołowroty. Skończyła im się para i wracają do normalnych ataków. Oni są na drzewie? A, są przyczepieni do drzewa. Pięknie. Rzucił oba te granaty dookoła mnie, a się nie ruszyłem i się nie trafił. Nie ruszyłem się nie dlatego, że to była przemyślana strategia, żeby się nie ruszać. To była strategia typu, i tak mnie nie zabije. Dobra, to dookoła kościoła mamy wyczyszczone. Tam na dół sobie jeszcze podjedziemy, zobaczymy dokąd tam prowadzi, co tam może być. No i tu jest ten dungeon. To jest największy dungeon na świecie, jaki był. Dungeony to były pojedyncze w sumie wieże. Trochę większe niż taka normalna, klasyczna. Powiedzmy, taka, gdzie siedział patrol i wypatrywał ludzi. Ale no, to jest taki bardzo duży dungeon. Zamki były dużo mniejsze niż ten dungeon. Nie, to tylko wilki, póki co, ale jeszcze ścieżka idzie. O, tu jest jakieś wejście do środka. Zaraz zobaczymy jeszcze tutaj do końca. I przejdziemy do środka. No bo tak nic nie było, nic nie było. Tu nagle też nic nie ma. Kurde no. Zawiodłem się. Znowu. Jak to możliwe? Elden Ringu. Nie rób mi tak. No okej. No to przejechaliśmy w sumie dookoła. No to idziemy na tę dzielnicę świątynną. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. O! A, mechanizm się nie porusza. Moment, to z góry? No bo raczej z wody nie wyjedzie. A, może to jest myk taki jak w tym, w Dark Soulsach 1, że tu jest ta woda i poziom wody trzeba opuścić. Tu nie można z konia korzystać, żeby nie przeskakiwać sobie za łatwo. Takie buty. Dobra, dobra. Jaja kraba. A gdzie są małe kraby, tam będą duże prędzej czy później. Tutaj chyba nie przeskoczę, chociaż może z rozpędu. Raczej chodzi o to, żeby tutaj na to przeskoczyć gdzieś. Po tych pewnie tak, po tych belkach. Drewno się unosi na wodzie, dlatego statki były drewniane. Aha, release the kraken. Ty bez kitu tam jakiś kraken jest.
nie dostrzelę do niego. Ale tam jest jakiś kraken. Tam jest legendarny przedmiot zresztą. Nie, stój. Zrobiłem bardzo dziwnego flika myszką. Czemu? Nie wiem. O kurde. Ty. Trafiłem go. Uciekł. Uciekł. Normalnie uciekł. Przestraszył się. Mówi, ach, ta magia boli. Ach, przeskoczył. Tam jest jakiś legendarny przedmiot. Podejrzewam, że kamień kowalski. O! No, bardzo się nie pomyliłem. Wielka nagrobna konwalia. Też legendarny przedmiot do ulepszenia. Tylko pytanie... Co tu dalej zrobić? No bo tu w sumie nie ma przejścia. Jak wpadnę do wody, to utonę. Tam jest ta jedna belka, ale ta belka jedna donikąd nie prowadzi. No bo ewidentnie tu trzeba opuścić wodę. To nie ulega wątpliwości, dlatego że widzimy tutaj dachy budynków, tak? Tutaj są daszki. Tutaj widać tą dużą katedrę, która jest w połowie zatopiona, tak? Także ta mapa będzie funkcjonowała w momencie, gdy opuścimy wodę. Tylko pytanie za 100 punktów jest takie, gdzie w tej wannie jest korek? No bo jedyne miejsce, do którego prawdopodobnie mógłbym się udać, to spróbować przeskoczyć tam. Potem tam pomurze, tam dalej mogę gdzieś iść. No bo nie widzę innej możliwości. No, prawdopodobnie zginę. Ale tak nie. O, ładnie. Co to jest? Co? A, zombiaki, dobra. Z ogniem Mesmera. Możemy je siekać, jak się tylko pojawiają, więc to jest w porządku. Tak. No i się wspinamy po murze. Ach, to są wybuchające zombiaki Mesmera. Dobra. Czyli w sumie zabijanie ich szybko, to jest dobry pomysł. W ogóle zabijanie wszystkich przeciwników szybko, to jest dobry pomysł. Jest ta czerwona babka. Nice, to było dobre. Żar Mesmera. Tam jest ładne przejście. O, przedmiot. Release the Kraken. Na katedrę pewnie muszę wleźć. Tylko jak? No bo tutaj ładnie by było po tym wejść, ale nie mam jak tam doskoczyć. Chyba że na to bym dał radę przeskoczyć i tym wejść. Oho, no bo tutaj ta ścieżka jest za daleko. Nie doskoczę tak bardzo. Tutaj mógłbym. Nie doskoczyłem. Ale to jest do zrobienia. To jest do zrobienia, ten doskok. Już teraz olejemy przeciwników, bo idziemy od razu tam do skakania. No jakby był koń, no to by było dużo łatwiej, no bo koń skacze jak szalony.
Tak, te zombiaki wybuchają. Tą czerwoną babkę strzelę, bo ona nam tutaj nie bruziła. Elegancja Francja. Jest i Kraken. A my jesteśmy na katedrze. Tutaj pewnie do środka będziemy musieli spaść. Ale jeszcze zobaczę, co jest po drugiej stronie. Może jakieś fanty. Osobiście wolę kole, ale... Nie mam ani jednego, ani drugiego. No tak. Nie ma to jak praca na wysokościach. Dostałem za coś duszę. Tam jest przedmiot. Spróbujemy w ten sposób go zgarnąć. Dobrze. Pióro burzowe. Serio? Serio? W takim miejscu i pióro? Jeszcze żeby chociaż atrament była, to nie. Suche pióro. Pióro od suchego. Krab. Krab. Wątroba elektryczna. Drzwi. Ale podejrzewam, że zamknięte. O! Użyto klucza do kaplicy. O, wow. And quelled each and all, and I hereby swear to never cease. So please, grant me thy grace. Leave me with my solitary light. Queen Marika, I implore thee, bestow thy grace. Take not from me my solitary light. Queen Marika, take not. Czyli z nim będzie jakieś zadanko, ale jesteśmy w stanie to odblokować, więc spoko. Jak czegoś się dowiemy, albo coś będziemy musieli założyć prawdopodobnie. Albo jakiś spell mu pokazać, światło, może coś w ten deseń. Coś z nim będzie do zrobienia w każdym bądź razie. Tu jest coś. Run nieznanego bohatera. A, to ta babka, dobra. Nie, nie ma. Ze środka coś wystaje. Przez chwilę myślałem, że to jest przejście do początku, ale nie. Jesteśmy trochę po innej stronie. W każdym razie niezłych tu mają architektów, to im muszę przyznać. Tak jak w tych archiwach, no powoli zaczynam się gubić. Zobaczę jeszcze co jest tutaj, czy są jeszcze jakieś inne drogi, bo tu jest jeszcze parę fantów. Ich łatwo do podniesienia po prostu. Tu jest kolejna droga. Tak, to będziemy pewnie mogli podnieść. To jest posąg Mariki. Znowu bez głowy. Tak, to też będzie. Mechanizm się nie rusza, czyli będzie jakaś winda w momencie, gdy wodę odlejemy z tego garnka. To idziemy najpierw tutaj zobaczyć. Jest przejście, jest. Są nietoperze? A no są. Nie. Tak mnie coś właśnie mówiło, żeby spojrzeć w górę, bo ten skarbek tak leżał, tak sobie leżał i czekał, aż tylko ktoś go podniesie. Tu też trzeba będzie mieć opuszczoną wodę. O,
O, jest mechanizm. Opuszczanie wody w toku. W sumie jak w jedynce, nie? W ruinach Nowego Londynu. Drzewo pokrętne. Tak, i pewnie teraz ten kraken, co będzie, to będzie jako boss. W katedrze pojawiło się ognisko. Tutaj można zejść od razu. No ja bym chciał akurat bossa jeszcze spotkać. To fajnie by było dzisiaj na koniec zrobić jakiegoś. No jest to ognicho. Używać w sumie nie trzeba, bo mamy dużo rzeczy. No i gdzie jest ten kraken? Na razie spotkaliśmy kraba. Może jak do drzewa podejdziemy? No właśnie. A, to ten mosiek jako kraken, no tak. Ale... No jak mnie to trafiło? Jakiego ładnego dodża wykonałem? Teraz nie. No kurde! Teraz wystrzeli. Przed efekt. Dawaj manę. Dobrze. Chciał nas zażereć. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Dobra, mamy go. Początek był cienki, a teraz się poprawiliśmy. Mamy płaszcz kolców. Czarty, którzy odeszli od praktykowania inkantacji, gdy jedyną nagrodą za ich żarliwą wiarę okazała się rozpacz. Pokrywa rzucającego niezniszczalnymi kolcami wyrosłymi z ostro drzewa. Po ich wyrośnięciu przewroty będą zadawały wrogom obrażenia. Okej. Okay. Mieliśmy na przykład pancerz w jedynce, tak? Chyba w każdej części Dark Soulsów był. Armor of Thorns czy coś takiego. I tutaj wracamy do początku. Elegancko. Elegancko. No dobra, to myślę, że to jest dobre miejsce, żeby tutaj sobie zakończyć naszą dzisiejszą przygodę. W takim razie ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na Discorda, YouTube'a, TikToka. Linki do wszystkiego znajdują się w opisie poniżej. A my widzimy się następnym razem. Ja byłem Knight. Dobrego dnia.